Paweł, kiedy w pierwszej części listu do Rzymian złożył doktrynalny profil chrześcijaństwa, zaczął, jak to na niego przystało, pokazywać wszystkie praktyczne aspekty tego, o czym mówił wcześniej. A więc Paweł nie tylko mówił do nich fundamentalne prawdy związane z tym, jak mają wierzyć, ale też pokazywał, jaki jest efekt tego wierzenia. Paweł nigdy nie pozostawiał ludzi z taką suchą informacją o tym, że ich wiara może przynosić różne efekty. On pokazywał jasne efekty tej wiary. On pokazywał, że wiara, prawidłowa wiara, ona przynosi określone efekty. Nie trzeba się domyślać, jakie efekty ona przyniesie. I powiedział, miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Dlaczego on to napisał? Dlatego, że efektem prawidłowej wiary jest duchowy wgląd w to, co się dzieje wokół człowieka. I człowiek, który mówi, że kocha, realnie kochając, nigdy nie skrzywdzi. Człowiek kochający nie skrzywdzi. Nie powie, tak mnie prowadził Bóg, abym skrzywdził. Nigdy nie skrzywdzi, bo prawidłowo wierzy. Jeśli prawidłowo wierzy, to prawidłowo też przeżywa skutek wiary. Co to jest miłość nieobłudna? To brzydzenie się złem i trzymanie się dobra. Bardzo proste w praktyce. Proste jak drut. Tu nie ma zastanawiania się, czy to jest miłość, czy niemiłość. Zobaczcie. Nie ma żadnych głębokich objawień. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobra. Paweł był prosty. On położył głębokie podstawy duchowe, które miały doprowadzić ludzi do realnego, praktycznego przeżywania codzienności. Tam nie było żadnej mistyki w tym później. Nie było zastanawiania się. On nigdy nie podnosił już aspektów intencji czy innych dziwnych rzeczy. On mówił tak, jeśli prawidłowo wierzysz, będziesz też prawidłowo żył. Zawsze. Nie trzeba cię będzie naprostowywać. Jeśli będziesz prawidłowo wierzył, nigdy nie robił tego odwrotnie, nigdy nie mówił, jak należy żyć, ale mówił, jak należy wierzyć, a potem pokazywał, co się dzieje, kiedy człowiek prawidłowo wierzy. To jest efekt. Prawidłowa wiara przynosi manifestację miłości nieobłudnej, która manifestuje się w ten sposób, że człowiek realnie kochający będzie chciał dla drugiego człowieka jak najlepiej. Jak najlepiej. I do głowy mu nie przyjdzie, aby drugiego człowieka skrzywdzić. Prosta rzecz. To bardzo proste. Nie trzeba się modlić o to, aby się dowiedzieć, jak kochać. Wystarczy prawidłowo wierzyć w tego, który jest w tobie. Wystarczy mieć cały czas komunikację ze Świętym Duchem. A potem życie jest proste. Ja wierzę w proste życie chrześcijańskie. Proste. Ale początek jest zawsze taki, żeby prawidłowo wierzyć. Jak będziesz dziś się modlił, powiedz, Boże, ja chcę, żeby każda nierówność w mojej wierze została wyrównana. Ja nie chcę, żeby moja manifestacja życia była krzywa. A wiem, że będę tak żył, jak będę wierzył. Ja, Ojcze, zgadzam się z tym,
że popełniłem różne błędy na poziomie wiary, ale dzisiaj ja chcę, żeby to było wszystko wyeliminowane, bo życie z Tobą jest proste, tylko muszę prawidłowo wierzyć. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ciebie, który posłałeś nam Twojego Syna Jezusa, abyśmy dogłębnie zrozumieli to, jaki jesteś, Ojcze. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Król nasz, wzywaj Jego imienia. Wzywaj Jego imienia. Potężnego imienia. Aleluja. Oh.
Yeah.
powołał ciebie do sprawowania władzy. Nie bój się tego. Nie bój się tego. On powołał ciebie do sprawowania władzy. Nie bój się. Nie bój się sprawować władzy w imieniu Jezusa. Podziękuj Bogu. Powiedz: Boże, dziękuję Tobie, że w Twoim imieniu sprawuję władzę. Diable, ja związuję Twoją szyderczą pieśń nad Kościołem. Ja związuję szyderczą pieśń nad synami i córkami pokoju. Nie będziesz się śmiał z Kościoła Boga żywego. Sumo coloro masaka la masa coloro boto. Thank you.
Jezus, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie.
Thank you.
łaską sprawiedliwie mi i przez Baranka był. Łaską zbawieni jesteśmy, z łaski możemy tu stać. Łaską sprawiedliwie mi i przez Baranka był. Łaską zbawieni jesteśmy, z łaski możemy tu stać, łaską sprawiedliwie mi. Będziesz niosła mi sztandar. Będziesz toczyła moje wojny.
Ciebie. Ufalić. Będziesz wyposażony. Będziesz toczył moje wojny. Jesus, Lord.
dzisiaj poczułeś się niebezpiecznie, to wyjdź i ciebie się podejdzie. Rzeczy duchowych nie da się wytłumaczyć. Bóg jest duchem. Jeśli ktokolwiek też z was nie przeżył chrztu w Duchu Świętym, to wyjdźcie do przodu. Bez chrztu w Duchu Świętym to jest wszystko naturalne. Naturalne, po prostu. Artur, bój się.
zbudowana wedle jego wzoru. On chce, aby wszystko było wymieszane, pomieszane z duchem tego świata. Rozpoczęliśmy w duchu i skończymy w duchu. Rozpoczęliśmy z Jezusem i zakończymy z Jezusem. Ojcze, ja modlę się, aby ten dom słynął z tego, że ktokolwiek niewierzący wejdzie do tego miejsca, to stanie się wierzącym. Jeśli ktokolwiek przychodzi do nas niezbawiony i dobrze się tu czuje, to nie jest dobrze. Niewierzący ludzie w duchowej atmosferze mają być przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I to my tworzymy tą atmosferę. My wszyscy tworzymy tą atmosferę. Atmosferę ducha. Postaw na standard w swoim życiu. Postaw na ortodoksję w swoim życiu. Tylko jest ortodoksyjne chrześcijaństwo. Jezus był ortodoksyjny. Paweł był ortodoksyjny. Wszyscy prorocy byli ortodoksyjni. Nie ma nic innego. Ojcze, my wzywamy Twojego potężnego imienia. My namaszczamy. Thank you.
uważasz, że masz problem demoniczny być do przodu. Podchodźcie, ewangeliści do nich, pozdrawiajcie i pozdrawiajcie.
należy się człowiekowi odrodzonemu z Bożego Ducha. Wszelkie błogosławieństwo niebios. On stał się ubogi, abyśmy jego bogactwem byli ubogaceni. Królestwo Boże to królestwo obfitości. Jezus przyszedł, aby jego owce obfitowały. 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 Jesteście przetwarte!
nasycony. Aby mógł iść dalej w pole, orać, siać i zbierać. Dlatego kapłani pańscy mieli dział z ofiar świątynnych. Jesteś pokoleniem kapłańskim. Żeby iść i szerzyć Królestwo Boga, musisz być człowiekiem, któremu niczego nie brakuje. Musisz być zaspokojonym człowiekiem. Bo na niwie Bożej trwa wojna. I jeśli ktoś nie jest zaspokojony, to przyjdą do niego demony. Wojnie będą mu przypominały o tym, że jest niezaspokojony. Będą mówiły mu o jego brakach, a na wojnie nie można myśleć o swoich brakach. Na wojnie się walczy. Masz dział ze świątyni. Żeby się poświęcić, potrzeba być wypasioną, tłustą ofiarą. Bo takie idą na ołtarz. Wypasione, tłuste ofiary. Takie uwalniają miłą wolę. Takie są zasady królestwa. Nic do chromego, ślepego, słabego nie miało prawa położone na ołtarz. Żadna słaba ofiara nie mogła być przyniesiona do rąk kapłanów, bo to nie była miła woń dla Jahwe. Wybierało się najdroższe owce, najtłustsze owce, te, które miały najlepszą wełnę. Był zakaz spalania na ofiarę owiec słabych. Religia nauczyła ludzi, żeby być słabymi i kazała im się poświęcać. Słabi się nie poświęcą. Słabi się wycofają z pola walki. Rozumiecie to? Każda słaba owca ucieknie z ołtarza. Bo tam jest tylko ogień. Nie ma więcej nic. I owca musi być silna. Jesteś jednocześnie kapłanem i owcą. Ucz się tego. Nie pozwalaj sobie trwać w najdrobniejszej formie patologii. A wymiarem tego, co jest prawe, jest wymiana krzyżowa. Jak czegoś brak, co zrobił Jezus, to znaczy, że to jest patologia. Ojcze, wywyższamy Ciebie nad Kościołem. Uwielbiamy Ciebie, Święty. Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś w nas i wokół nas. Że Ty nas kształtujesz i prowadzisz. Wywyższamy Ciebie, Ojcze. Bierzemy od Ciebie wszystko, aby jako Twoje niewolnice iść tam, gdzie nas prowadzisz. Uwielbiamy Cię za to, Duchu Święty. Wywyższamy Cię, Panie.